Siema, dzisiaj na Steamie, dzisiaj lub wczoraj na Steamie pojawiła się nowa giereczka, która działa na zasadzie znajdź i zabij, zanim ty zostaniesz zabity. O co chodzi, zaraz zobaczymy. Co tu mamy? Odpaliłem giereczkę, tutaj mamy profil, zagrałem już kilka meczyków. Zdobyłem tam jakąś rangę 1575, ranga Akolita. Pany, 9. poziom. No i klikamy play, mamy quick playa, custom game i practice versus sztuczna inteligencja, czyli gierka na boty po prostu. Klikamy quick play. Mamy trzy tryby. Pierwszy to jest hunt, czyli po prostu musimy zabić tak jakby cele, zanim zabiją inni gracze. Tutaj mamy free for all, czyli mamy zabić wszystkich graczy. I tutaj mamy elimination, czyli musimy eliminować po prostu graczy, którzy aktualnie też są w gierce. I chodzi tutaj o to, że musimy jak najbardziej udawać NPC-ta, czyli postać udawaną przez sztuczną inteligencję, żeby nikt z innych graczy nie poznał, że to my jesteśmy graczem. Oho, coś się popsuło i mi nie znalazło gierki. I tym samym musimy też rozpoznać innych graczy, póki oni to zrobią z nami, póki oni nas rozpoznają i ich po prostu zabić, nie? Czyli po prostu musimy jak najbardziej udawać NPC-ta i jak najbardziej patrzeć na innych graczy, żeby rozpoznać, czy to gracz, czy to NPC. Więc teraz sobie zagramy pierwszą giereczkę. Startujemy sobie na mapce. To the friendly eviscerations. Okej, wrzuciło mnie już do rozpoczętej giereczki, nieważne. Przedostatnia runda, więc nie za wiele pokażę. Ale zobaczymy. Ogólnie widzicie, teraz ja sobie oglądam gracza, który udaje, że jest NPC-tem, tak? Gada sobie z jakimś tam NPC-tem i tak dalej. Wokół niego chodzą NPC-ty. I każdy może wyglądać tak samo, w sensie gracz może wygląda tak jak NPC i odwrotnie, NPC wygląda tak jak gracz. Jest kilka rzeczy, z którymi da się rozpoznać, czy to jest gracz, czy NPC. No typ sobie tutaj stoi, ten kolejny tutaj udaje NPC-ta i ten też. No i wszyscy udają NPC-tu w ogóle, nie? Nikt nigdzie nie chodzi. Halo, o co chodzi? To jest tabela. Pierwszy gościu zdobył 8 kili. I ten favor to jest jakby punkty, które się dostaje za zabijanie i tak dalej. To nie wiem czemu oni nic nie robią. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale zaraz zobaczymy. Runda się skończy za 10 sekund. Dobra. Reszta nie wiem, chyba po prostu wyszła z gierki, tak mi się wydaje. Mamy podsumowanie na koniec każdej rundy, oczywiście. No i teraz nas zrespiło i jesteśmy w pozycji, gdzie gadamy sobie z NPC-tem. Dlatego typa też trzeba uważać, bo jak będziemy chcieli kogoś zabić, to on nas wtedy zatrzyma. Dobra, i ogólnie jak rozpoznać, czy gościu, który idzie w naszą stronę, to jest gracz? O, na górze wyskoczyło mi Hunter is near, czyli prawdopodobnie ten typ jest Hunterem, bo jak on wszedł, to się pojawiło. Zobaczmy, pójdziemy sobie za nim i go spróbujemy zabić. No co, to jest więcej nawet graczy. Idziemy sobie za nim, żeby go nie zgubić. Prawdopodobnie to on jest graczem. O, tu jest kolejny. Ale to nie jest on. Kurde, zgubiłem go. Fuck. Dobra, jakiś gracz tutaj chyba jest. Chyba, że to był ten na dole. Okej. Ale szukamy. Ten gościu sobie śpi. Jak on śpi, to można zabijać. Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj jest jakiś typ. I to będzie on.
Dokładnie tak. Finished already? Why? I hardly touched this bottle of absinthe. Widzicie, jak wszedłem do tego pokoju, to pokazało mi się, że Hunter jest blisko. To oznaczało. I on nie stał w kółku, bo jak stoi w tym kółku, to wtedy się nie pokazuje, że Hunter jest blisko. Ale że on nie stał w tym kółku, to od razu wiedziałem, że on jest tym Hunterem. I tutaj mnie goni typ, który jest Hunterem, więc go szybko zabijemy. Okej. Okay. Tutaj też jest jakiś gościu i to będzie prawdopodobnie on. Nie! Kurde, myślałem, że to ten gościu, a to ten za mną był jednak. Ajajaj, myślałem, że to on. No niestety. Nie udało się. Zostało dwóch typa. Jeden tutaj udaje NPC-ta. Drugi też udaje NPC-ta. Zostało 15 sekund do końca rundy. Oni chyba nie wiedzą, o co chodzi, bo jak się pójdzie po tego capture pointa, który spawnuje, to ty zabijasz wszystkich i wygrywasz rundę. O, poszedł właśnie po niego. I teraz tego gościa zjada dinozaur. I tamten wygrał rundę, który odpalił tego... Który to odpalił. Well, bravo! A most joyous celebration of the murderous arts. To jest no pierwsza gierka za nami, niestety... Niestety dało nam do gierki, która była zaczęta, więc zrobimy sobie jeszcze jedną gierkę. Quick play... Elimination. I teraz szukam giereczki. Fajnie by było, jakby dodało mnie do gierki, która jest dopiero zaczęta, bo już chyba wygrałem. Trzy gierki. Chyba z trzy gierki już wygrałem. W sensie kończąc na pierwszym miejscu w tabeli, nie? Trzy gierki udało mi się tak zakończyć, okej. Okay. Gramy sobie tym skinem, bo jak zdobędę 1000 punktów na tej lasce, to odblokuje mi się taki skin. O. No i tak jest z każdym. Trzeba zdobyć 1000 punktów na, grając z kimś tam i wtedy się odblokowuje jakby kolejna postać. Okej, co my tu mamy za graczy? Drugi level, drugi, 11, 4, 9, 9, 8, 12, czyli nie ma tragedii. Teoretycznie powinni wiedzieć, o co chodzi. A, tak w ogóle zapomniałem powiedzieć, że gierka jest darmowa na Steamie. Jeszcze przez dwa dni, jeśli ktoś doda gierkę do swojego konta Steam, do swojej biblioteki, to będzie miał tę gierkę na zawsze, za darmo. Ta gierka, no, moim zdaniem jest ciekawa. Trzeba nakłania do myślenia i do takiego taktycznego grania. Dobra, gierka startuje. Lecimy. Murder your quarry while avoiding your hunters. Zespawnowało mnie tutaj. Jestem sobie NPC-tem. Idę do góry. Okej. Dobra, tutaj jest jakiś hunter. To będzie prawdopodobnie ten gościu. Zobaczmy. Ku. Tak, to jest on. Dobra, mamy gościa zabitego. Jest umiejętność pod Q, która co minutę pozwala sprawdzać, czy to jest NPC, czy gracz. Lalalala, pogadajmy sobie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Oho. Kurde, ja skąd wiedział, że jestem graczem? What? What?
Wiecie, jak ktoś jest w tym kółku i udaje NPC-ta, to wtedy na górze się nie pojawia, że gracz jest w pobliżu. Ale jeżeli on wyjdzie już z tego kółka i idzie sobie normalnie, to wtedy się pojawia, że Enemy Hunter, czyli gracz jest po prostu w pobliżu. I on prawdopodobnie tak zrobił. Widział, że ja idę. Pojawiło mu się, że gracz jest w pobliżu. I wtedy wiedział, że to ja jestem graczem. Więc najlepsza metoda tu jest chyba właśnie na kampienie. I po prostu stanąć sobie, udawać NPC-ta i czekać, aż ktoś będzie przechodził. Wtedy się pokaże, że ten gracz jest. Że to jest gracz. I wtedy można go rozwalić. Zostało trzech graczy. Wszyscy patrzą na ten tutaj punkcik tam, co jest na końcu ściany, na końcu korytarza, bo jak się to weźmie, to właśnie wszystkich się zabija i kończy gierkę. Oho. I on już wie, że ten typ to jest gracz i idzie po niego. Oho, jednak ten się spodziewał. O kurde. O, nice. Mamy trzecie miejsce w tabeli, udało nam się zabić jednego. Gościu zabił czterech. Zobaczymy, może kolejna runda będzie lepsza. Idziemy sobie na górę. Lepiej właśnie byłoby się skampić. Gdzieś. Jak ja tutaj wszedłem. Jeśli jest tu jakiś gracz, to on już wie, że jestem, że tutaj wszedł gracz. Zresztą zaraz to pokażę, jak ktoś tutaj wejdzie. Bo nikt tu nie chce wejść. Się ruszył, nic się nie pokazało, czyli to nie jest gracz. Kolejny idzie, nic się nie pokazało, czyli to też nie jest gracz. Okej. Okay. Pójdziemy sobie tutaj. Nikt za mną nie idzie, czyli tu nie było gracza. Prawdopodobnie. Tam się pozabijali. No, dajemy sobie NPC-ta. Za 30 sekund spawnuje się tamten punkcik. O, to jest gracz. Ten gość tutaj to jest gracz. Prawdopodobnie ten, który przed na górę po schodach. Dobra, spawnuje się punkcik, idziemy w tamtą stronę. Dobra. Ale on jest na górze, ten punkt. Kurde. A widzicie, złapał gościa. Ten w płaszczu też był gracz. Elo. O, i gościu biegał. Ja już wiedziałem. Aha, tu był jeszcze jeden. Kurde, ja się kampiłem na tego, co szedł po schodach. Aj. Chciałem, że się przekampię, jak on będzie wychodził z tych drzwi, wtedy mu wyskoczę i go zabiję, ale no. Jeszcze jeden gracz to był niestety. Który mnie szybciej dziabnął. Dobra, są dwóch graczy. A tu jest ten punkcik. Jeden czeka, aż drugi przejmie ten punkcik. O, będzie przejmował? Przejmuje. Time's up. A skończył się czas rundy i nie zdążył przejąć, no niestety. A wygrałby tę rundę.
Dobra, lecimy trzecia... Nie, to już czwart... Nie, trzecia runda, dobrze. Czekamy sobie, aż ktoś tu... Najlepiej tak jest stanąć. Oho! Jakiś z tych typów jest graczem. Okej, idziemy go garnąć, on chyba wie. No co jest? Nie mogę mu nic zrobić, o co chodzi? Dobra, udało się. No i czekamy sobie dalej. Udajemy, że gramy w karty. Dałoby się pójść gdzieś. Stąd. Ten typ jest chyba graczem. Nie jest, o kurde. Dobra, pojawił się capture point i on jest tutaj. Dobra, zaraz czekamy, aż ktoś tu przyjdzie. Jeszcze kilku graczy zostało. Jest, pojawił się jeden. Dwóch. Dwóch graczy się tu pojawiło. No kurde, myślałem, że uda mi się to ominąć i go zabić. Że nie rozumiem tych min. Muszę ogarnąć te miny, jak je stawiać. Skąd je wziąć? No kiepsko, kiepsko. Czwarta runda. Dobra, jest tu jakiś gracz. Tam. Mam cię. If you could shout about it, I'm sure the entire ship would be a buzz. Dobra, jeden gracz zabity. Kolejny jakiś tu gdzieś szedł. Gdzieś tu chodzi jakiś gracz, tylko nie wiem gdzie. A tam jest dwóch typa. Zabijali się właśnie. Idziemy tam. Dobra, złapali kogoś. Idę skąd. Aha! Nie, te miny są tak bez sensu. Tego kompletnie nie widać. Okej, zostało dwóch graczy, jeden na jeden. Obydwoje chyba idą do tego capture pointa. Bo nie? Tak, ten jest przy capture pointie. Typ myślał, że to jest gracz i chciał go zabić, ale się nie udało. Jest na dole, ten na górze. Ah, no. Oh.
Good old lady luck. The cheese is a good color. Oh. I got a flush. You are naughty. Ty uciekał, bo myślę, że to gracz. Ale w paranoję tu wpadł. Dobra, bierze capture pointa. A biegnie, biegnie, biegnie. Nie zdążył. No i wygrał typa. Runda oczywiście. Jeszcze ostatnia runda będzie. Ale no kiepsko mi idzie w tej gierce. Jakiś... Boż nieogarniętych typów dostałem. No dobra, lecimy. Trzeba sobie broń zmienić, bo za niektóre bronie się dostaje więcej punktów. Tu jest mina znowu. Nie wchodzę tam. Dobra, tu jest jakiś hunter. To jest on. Done him already? Excellent, excellent. Here's to our mother. Wiedziałem, że ten gość. Co? Nie, 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 nie. Dobrze, jak go złapali? Mam cię. Kolejny idzie. Tylko nie wiem, który. Jest tu jakiś gracz, tylko nie wiem gdzie. Dwóch. Ja się nie ruszam. Dobra, tam jest jeden. Idę tam. No co? Skąd on wiedział, że jestem graczem? No come on. Nie podoba mi się ten gościu. To jest dziwne. On zawsze wie, kto jest graczem. Tak? Czyli normalnie jak NPC cały czas prosto i on wiedział, że jestem graczem. Lol. Dziwne to było. A tu jest też jeden gościu. No i porobił go. Oho. I make. Zostało dwóch graczy. Jeden jest na górze, drugi na dole. Idzie do niego. Ten już wie, że tu się pojawił gracz. Ruszył. Oh, bravo! Ale skończył. Joyous celebration. Kończył się czas rundy. It's game over, I'm afraid. More for some than others. No i koniec gierki. Ten gościu wygrał. Zobaczmy, ile punktów, czy w ogóle jakieś punkty dostałem do rangi. Mamy expa. Czwarte miejsce, 10 poziom. A zabrało mi punktów, no tak. No niestety. Dobra, no i tak gierka wygląda. Właśnie, że no, zabrało mi trochę punktów. Więc dajcie znać, czy chcecie jeszcze gierki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!